chciałam Wam pokazać dwie pianki brązujące. Tą z prawej, z Body Boom. Właśnie skończyłam. Teraz zaczynam tą z Eveline. I już mogę Wam powiedzieć, że ta z Eveline jest dużo lepsza, ma dużo fajniejszy zapach, fajnie się rozprowadza i wydaje mi się, że też ma fajniejszy odcień. Natomiast ta z Body Boom była spoko, ale jeśli macie wybierać, to wybierzcie tą z Eveline. Dzień dobry, witam Was dzisiaj w kolejnym vlogu. Właśnie się maluję na szybko, bo oczywiście czas pędzi, a my chcemy za chwilkę wyjechać do rodzinki. Ale nie my u babci namusowam se. Tak, będziemy tam spać. Juhu! Juhu! Już się obudzimy rano. Zbieramy się właśnie, jedziemy do rodzinki. Także ja sobie ubrałam dzisiaj, tutaj mam taki staniczek z Ocean's Apart. Tutaj mam tą taką siateczkową bluzeczkę i będę mogła się w tym też opalać. Zobaczcie, spakowaliśmy się całą rodzinką do jednej walizki. Chodź. A ty gdzie, koleżanko? Chodź tu do mnie. Chodź, czekamy, tatuś wyjedzie. Ale dzisiaj upał, masz piękną sukieneczkę z Zary, uwielbiam te cytrynki. W ogóle któraś z Was mi wysłała, że w Resert znajdę bardzo podobno taką wersję damską i zastanawiałam się nad nią, ale jakoś tak nie wiem, jeszcze nie kupiłam. Wow. Zaraz musimy sprawdzić, czy ten basenik jest w ogóle dobry, ale chyba nic tutaj. Pyszne truskawki. Chyba lepszych nie jadłem w tym roku. Są takie malutkie i bardzo, bardzo słodkie. I te należaczek. Zeróweczki to najlepsze ochłodzenie na dzisiejszy dzień, a tutaj mamy strefę kreatywną, czyli naklejki, długopisy, ołówki, kredki i książeczka. Działamy. Babcia później będzie znajdywać różne dziwne rzeczy w różnych dziwnych miejscach. Nie wiem dlaczego dopiero teraz, ale zamówiłam dla Alexa segregator pediatryczny z Roger Publishing. Jej, mamo, jej! Tonę w tych dokumentach. Idziemy! Wreszcie odkrywamy jakieś nowe miejsca. Bardzo mi tego brakowało, żeby znaleźć jakieś fajne, rodzinne restauracje z ogródkiem, z jakimś takim kącikiem bawialnianym. Nie ma wcale tego tak dużo, jakby się chciało. No i dzisiaj przyjechaliśmy do manufaktury Pieroga na ulicy Marii Konopnickiej. Tutaj zostawię Wam namiary. Zaraz zjemy, przetestujemy to miejsce i ewentualnie polecę Wam bądź nie, ale z tego, co czytałam, opinie są fajne. Dzisiaj piękna pogoda, także sprawdzimy to. Jest menu dziecięce, więc fajnie. Pani przyniosła też kredeczki. W ogóle bardzo miła obsługa. Dzieci się tutaj super bawią. My możemy sobie siedzieć i je tylko podpatrywać. Myślę, że miejsce będzie godne polecenia. Zamówiłam też pierogi, no bo manufaktura Pieroga. Także zobaczymy, czy dobre. A jestem dość wymagająca pod względem pierogów. No ale to każdy ma jakieś tam swoje smaki z dzieciństwa. Nie wiem, czy słyszycie, w ogóle mówię przez nos, ponieważ klima mnie załatwiła i niestety wczoraj się czułam fatalnie, więc poniedziałek odpuściłam nagrywanie. No i dopiero dzisiaj wracam do Was i vloguję, co uwielbiam. I chciałabym nagrywać jeszcze więcej filmów, a najchętniej nagrywałabym codziennie, no ale żyćko. Mówisz, że nie będę chciała, bym taka... Ojejku, jak leci! Ojejku! Zamek dla księżniczek! Czekaj, musisz usiąść. Musisz usiąść. Siedzisz? Siedzisz? Takie mało to stabilne, powiedziałabym. Tatuś musiał iść na pomoc. Tak, podsumowując, pierogi były takie 7 na 10, nie były złe, ale też nie były jakieś super wybitne, natomiast miejsce całe, jako miejsce dla rodzin z dziećmi, restauracje i zagospodarowanie, oceniam
Także warto tutaj przyjechać. Asia, ruszamy na foty, pokażę Wam efekt końcowy, o ile już nie jest, śledźcie mój Instagram. No i nagle zrobił się wieczór, Aleks już zasnął, a teraz jeszcze Micia do uśpienia, a z nią ostatnio jest bardzo ciężko i zajmuje to około godziny, jej usypianie. Coś się zmieniło, wcześniej mi zasypiała łatwo o godzinie 20, teraz zasypia około 21, co nie jest mi na rękę, bo wolałam ten wcześniejszy schemat, miałam więcej czasu wieczorem na pracę, na ogarnianie i tak dalej, a teraz dopiero o 21, jak ona mi zasypia, no to strasznie długo to schodzi, no ale nic, idę, może dzisiaj będzie łatwiej, może się wyszalała, nie wiem, zobaczymy. Dobrze, chciałam Wam pokazać kilka rzeczy, które kupiłam sobie na wyprzedaży, tym razem w Bershce. Najbardziej jestem ciekawa tego gorsetowego topu. Wygląda przepięknie, mam też takie fajne spodnie, sukienkę, dwie sukienki w sumie. Także już Wam pokazuję, jak to wygląda na mnie i jak będzie coś fajnego, to zostawię Wam oczywiście na miarę. Taka sukienka, bardzo fajnie wygląda, jest przyjemna, trzyma się tutaj w biuście, mimo że nie ma jakiegoś usztywnienia, ale też mam dobry do tego biustonosz. Szkoda tylko, że tutaj nie da się jakby regulować tej wysokości, dlatego że te sznureczki tutaj są, że tak powiem, taką atrapą, ale nie da się ani podsuwać, ani ściągać w dół, więc no jakby trzeba zaufać temu kroju, jaki tutaj jest. Natomiast sama sukienka w sobie jest bardzo przyjemna i możliwe, że sobie ją zostawię jeszcze na takie właśnie letnie upały. I pokażę Wam zaraz drugą. Przepraszam Was za to, co tutaj zobaczycie, ale teraz zobaczyłam, że lustro mam brudne, dzieci mi wyciapkały. Prawdopodobnie dzisiaj rano, bo wczoraj tego nie widziałam, a już mi szkoda czasu, bo zaraz z nimi wychodzę. I chciałam Wam jeszcze właśnie te rzeczy pokazać, ale ta sukienka jest bardzo fajna i tak super spina. Ładnie to wygląda. Taka klasyczna tutaj, fajnie wycięta, nie wiem jaki biustonosz. Pewnie najlepiej bez, ale no chyba też sobie ją zostawię, fajnie, super wygląda, także do tego Wam też zostawię na miarę i mierzymy dalej. I ostatnie dwie rzeczy, ten gorset jest przepiękny i słuchajcie, ja chyba sobie go wezmę jednak w rozmiarze XS, o ile jeszcze jest dostępny na stronie, jak nie to zostawię eskę, ale bałam się, ponieważ ja jednak jeszcze karmię i ten biust, wiecie, zmienia się, natomiast no czuję, że będzie mi to spadało, podejrzewam, że cały czas jakbym chodziła, to musiałabym sobie to podnosić, więc tak mało komfortowo, ale sam top jest przepiękny, no przepiękny, a mega, i spodnie. Jak widzicie, one prześwitują, także do tego jakaś fajna bezszwowa bielizna albo właśnie nastrój. No nie, znowu tutaj łapki dziecięce, ale to jest taki materiał, no nie jakiś super naturalny, ale taki cieniusieńki. To też może do siebie niekoniecznie razem, już nie wygląda też to źle, ale no tak Wam chciałam właśnie pokazać. No nie, no ten top muszę sobie wziąć w innym rozmiarze, zobaczcie. Piękne, piękne. I już Wam zostawiam tutaj na miarę, ale muszę dodać tego vloga, jak już kupię XS-kę, żebyście mnie nie wykupiły. No więc tak, tutaj mamy top, zobaczcie, 39 zł za niego dałam, bo przeceniony ze 140. I tutaj macie na miary, róbcie screena. Sukienka czarna tutaj, biała sukienka tutaj macie. I ostatnia rzecz, te spodnie.
No i zostaję w tej sukience, bo czuję się super. Pawłowi też się bardzo podoba. I lecę z dziećmi teraz na plac zabaw. Jeszcze chciałam kupić jakieś owoce na takim straganie obok, więc pójdziemy sobie. Dzisiaj jestem też bez makijażu, ponieważ idę później na zabieg. Mam tylko korektor gdzieś tam na wypryskach, ale tak ogólnie nie malowałam się, no bo bez sensu. Zaraz i tak będzie mi pani to zmywać, także no, dzisiaj będzie no make-up day. Mówię Aleksowi, że tędy szłam zawsze do szkoły. Lata cały czas tą trasę pokonywałam z moją siostrą zresztą, która jeszcze wtedy, pamiętam, no między nami jest niecałe 3 lata różnicy i się mnie wstydziła, więc musiałam iść za nią, ona szła z koleżankami, a ja szłam za nią kilka kroków. Takie były to czasy. Nakupowaliśmy samych pysznych rzeczy, z arbuza zostało już tylko tyle. Mamy jeszcze kilo czereśni i jeszcze nie zjedliśmy wszystkich, ale są bardzo dobre, takie duże, i oczywiście bób. Postanowiłam urozmaicić trochę vlogi i wrzucać tutaj za każdym razem jakieś jedno albo dwa pytanka, maksymalnie 3, takie Q&A, w których będę odpowiadać na wasze pytania, takie na bieżąco, po prostu co jakiś czas będę robić takie Q&A na Instagramie i zbierać te pytania, później będę je wrzucać do vlogów. Na pewno będzie więcej pytań niż jakby samych vlogów tej częstotliwości, dlatego że ja nie nagrywam codziennie. Ale postaram się, żeby były to takie fajne pytania, nie takie, które już się powtarzają po raz setny, które już były wałkowane, ale coś nowego, coś innego. Pierwsze pytanie i takie trafione, ponieważ przed chwileczką o tym mówiłam wam we vlogu. Jaką macie różnicę wieku z siostrą? Czy zawsze miałyście super kontakt? Czy może przyszło to z czasem, z wiekiem? No więc, tak jak mówiłam, między nami jest niecałe 3 lata różnicy, dokładnie 2 lata i 9 miesięcy. Nie zawsze było tak, jak jest teraz. Bywały takie, wiecie, wzloty i upadki, w sumie jak w wielu relacjach, ponieważ każda relacja gdzieś tam dojrzewa, ma różne swoje etapy i tak też było u nas. Był taki moment, w którym mojej siostrze wydawało się, i w sumie pewnie też tak było, że ja jestem takim dzidziusiem, a ona już jest, wiecie, starsza, ma swoje koleżanki, ja jeszcze swoich koleżanek nie miałam, podpinałam się pod nią i pod jej koleżanki. Jej się to nie do końca podobało. Były takie momenty, że na przykład ona wychodziła na jakieś urodziny swojej koleżanki, a ja płakałam, robiłam jakieś afery, że ja też chcę. No ale później z czasem zaczęła mnie tak bardziej akceptować i traktować na równi. I myślę, że taki najlepszy kontakt zaczęłyśmy łapać, jak ja byłam w gimnazjum, a ona poszła do liceum. Wtedy też miałyśmy osobne pokoje, tak to byłyśmy cały czas razem w pokoju i to miało swoje plusy i minusy. Ja w sumie bardzo to lubiłam, ale też myślę, że dobrze nam zrobiło to, że jednak miałyśmy taką swoją później przestrzeń, a wcześniej byłyśmy w tym jednym pokoju i czasem sobie gdzieś tam przeszkadzałyśmy. Monia się chciała uczyć, a jej przeszkadzałam w tym i wiecie, no jakieś tam konflikty w związku z tym. Ona też chciała sobie zaprosić do siebie swoje koleżanki, nie mogła się zamknąć z nimi, no bo przecież ja tam też miałam pokój, więc no, to jest odpowiedź na to pytanie. Myślę, że odpowiedziałam dość wyczerpująco i weźmiemy sobie jeszcze jakieś jedno. Następne pytanie. Jak dajecie radę pracować na tak malutkim metrażu z dwójką dzieci? Podziwiam i też tak chcę. To jest po prostu pytanie, które musiałabym tutaj zadać, jakby był Paweł obok i pewnie zacząłby się śmiać, ponieważ często to jest, no to nie wygląda tak, jak powinna wyglądać praca. Wymieniamy się, ja najczęściej pracuję wieczorami, nie ukrywam, że ilość godzin mojej pracy jest dużo mniejsza niż chciałabym, żeby była, co też skutkuje tym, że no, możecie zobaczyć moją na przykład aktywność na Instagramie, ona jest, dla mnie jest mała, chciałabym, żeby była większa, mam dużo pomysłów, mam bardzo dużo rzeczy, które chciałabym zrobić. Jeśli chodzi o Reelsy, wiele osób by powiedziało, chcieć to móc. No nie.
No nie da się, po prostu czasem są takie sytuacje i tyle rzeczy do zrobienia i tak życie daje Wam w kość i pod górkę, że nie jesteście w stanie zrealizować swoich planów, choćbyście chciały i się rozmnożyły, czego też się nie da zrobić, to się po prostu nie da. I ja mam bardzo dużo pomysłów w głowie i na Reelsy, i na w ogóle poprowadzenie swoich socjali, i tutaj na filmy, ale po prostu no nie jestem w stanie tego zrobić na ten moment. Mamy tak dużo rzeczy, o których też tutaj nie mówię. Już nie mówię o tym, że jesteśmy w trakcie organizacji różnych rzeczy z domem. Ja się cieszę, że my tego domu nie budujemy w końcu od zera, bo to była jakaś tragedia. Mimo tego, że mamy dewelopera, który nam ten dom buduje, to i tak zaczyna się tam jakieś takie, wiecie, różne rzeczy, które trzeba gdzieś napisać, jakieś wyceny, na kogoś się zdecydować. No więc to są rzeczy, które też robię, kiedy dzieci akurat na przykład, nie wiem, się bawią, śpią, czy Mija jest na drzemce, Aleks w przedszkolu. Często też ostatnio Aleks nie chodził do przedszkola, tak chodził w kratkę, różne mieliśmy badania, hospitalizacje, inne rzeczy i wiecie, no z tym pracowaniem jest naprawdę ciężko. Tak jakby staramy się wykorzystywać każdą chwilę, nie mamy żadnego urlopu. Już nie pamiętam, kiedy było tak, że mogliśmy się tak, wiecie, wychillować, nie wiem, tydzień czy na jakichś wakacjach. Paweł też stara się wykorzystać każdą wolną chwilę. Ja zabieram dzieciaki, żeby mógł intensywnie też popracować chociaż chwilę, ale no wiecie, no nie wygląda to na pewno tak, jakbyśmy chcieli, więc to już nie chodzi nawet o sam metraż, ale po prostu o naszą sytuację. Natomiast, no jakby my jesteśmy rozliczani z pracy, a nie z godzin pracy, co jest dla nas super, więc możemy się spiąć i w jakimś tam okresie czasu zrobić więcej, nadrobić pewne rzeczy, no ale wiadomo, łatwo nie jest, a jeśli chodzi o metraż, to akurat metraż tutaj no jest też jakimś problemem, wiadomo, ale dlatego też szukaliśmy czegoś większego, natomiast no, nie chcieliśmy podejmować jakichś tam pochopnych decyzji, stąd też tyle to trwało. Ale to mieszkanie, w którym mieszkamy, miało być docelowo na max 5 lat i w sumie też tak jest. Nie wiedzieliśmy o tym wtedy, że będzie aż dwójka dzieci w tym czasie, w tym mieszkaniu, no ale tak się okazało, że takie decyzje podjęliśmy i jakoś dajemy radę. To są dwa pytania, które pojawiły się w dzisiejszym vlogu, a kolejne, których mam tutaj całkiem sporo, będą się pojawiać w następnych. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobać taka koncepcja vloga, a ja lecę na zabieg na twarz i później już będę tutaj, wiecie, rozgrzebana. Dzisiaj znowu testy nowego miejsca. Jesteśmy na pizzy neapolitańskiej w My Pizza. Fajnie, bo tutaj są stoliki na zewnątrz. Jest w naszym ulubionym miejscu, czyli Nadwiślańska i okolice. No i testujemy. Tylko wiesz co, muszę Ci tak dać, żeby nie było grzybków, ok? Wygląda bardzo dobrze. W końcu nie powiedziałam, czy polecamy tą pizzę, więc uważam, że tak, że bardzo smaczna. Jest to alternatywa też do Olio, jak jest zamknięte, bo też tam jest taka właśnie neapolitańska pizza, jedna z lepszych w Krakowie. Ale w Olio chyba mają i białą, i czerwoną. Większy jest tutaj wybór. Tutaj chyba tylko czerwone były. Tak, większy jest wybór w ogóle. I też są fajne tam takie drinki bezalkoholowe i alkoholowe, ale spoko, też można się przejść, także polecamy. Siedzę właśnie pod Rossmanem i siedzę tutaj już 15 minut w samochodzie, patrzę się w telefon, ale dodaję posta. Nie chciałam się z niczym pomylić, nic zapomnieć, a teraz mam największe skupienie, bo nie ma dzieciaków. I idę zrobić zakupy takie mamowe do Rossmana. No i nie tylko, bo potrzebuję jeszcze szamponu. Ja w sumie nie mam nic upatrzonego, więc zobaczę, co będzie w fajnej, korzystnej cenie. Chociaż miałam sobie kupić zestaw cały z Kerastase do włosów blond, bo kiedyś go miałam i bardzo mi się fajnie sprawdzał, ale na razie, żeby cokolwiek było, kupię coś w Rossmanie. Właśnie poszłam po paczkę, okazuje się, że jest w magazynie tymczasowym, także sobie jej nie odbiorę. Nie lubię tego bardzo, ale no cóż. Już Wam pokazuję, co ja tutaj kupiłam. Trochę tych zakupów w końcu wyszło. Musiałam sobie kupić też maszynki. Wzięłam szampon. Co? Wzięłam odżywkę? Tak to jest, jak się nie czyta. Wzięłam odżywkę zamiast szamponu. Oh no, wracać czy nie wracać? Byłam pewna, że to jest szampon. Musiałam pomylić opakowania.
No dobra, tu mamy dalej płyn do kąpieli, pasta do zębów, mokre chusteczki, podkłady do przewijania. Wzięłam też taki tonik do twarzy z Fluff, bo kończy mi się mój. Zobaczymy, może będzie spoko. Te kaszki, które lubię mieć w zapasie w razie jakichś wyjść, i wzięłam jeszcze zamieć takie chodzące gwiazdki. No i teraz iść po ten szampon. No ja cię kręcę. Wiecie co, chyba sobie odpuszczę i po prostu już kupię dzisiaj ten zestaw z Kerastase, a ta odżywka po prostu będzie w zapasie, bo to się i tak zużyje. Ty pamiętasz, po co ja głównie pojechałam? Nie wiem. No po szampon. Tak? Wychodzę i robię hol. Przeczytaj. Nebo. Odżywka. Masakra, no. Nie wiem, czym się dowiedzieć od szamponu. Nie. O, proszę pana. Musimy się doedukować w takim razie. A ja się z wami chyba już żegnam w tym vlogu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Przez to Q&A i moje odpowiadanie na wasze pytania. Mam nadzieję, że też vlogi może będą dłuższe i będą wam się bardziej podobały. No, zobaczymy. Jeśli vlog wam się podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić albo jakiś komentarz, albo łapkę w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło i do zobaczenia w kolejnych vlogach. Pa, pa!